W zadaniu 12 w omawianej maturze należy podać sinus kąta ostrego alfa. To zadanie jest naprawdę proste. Aby je rozwiązać, wystarczy zastosować wzór Pitagorasa, aby poznać przeciwprostokątną naszego trójkąta, a następnie przejść do tablic matematycznych i z nich odczytać, czym jest sinus, tak naprawdę sinus, które boki angażuje w trójkącie prostokątnym. Zauważ, w trójkącie prostokątnych my wiemy, że wzór Pitagorasa wygląda w następujący sposób. A kwadrat plus B kwadrat to się równa C kwadrat, gdzie A i B są przyprostokątnymi danego trójkąta prostokątnego. A sinus alfa jest to tak naprawdę stosunek przyprostokątnej naprzeciwko kąta alfa do przeciwprostokątnej. To tak naprawdę masz wpisane w tablicach maturalnych, więc jeśli masz trudność z zapamiętaniem, co do czego to jest sinus, cosinus, tangens do kotangens, to zachęcam Cię do przejścia i pamiętania o tym, że w tablicach maturalnych zawsze znajdziesz te zależności, jeśli będziesz ich potrzebować. Czyli sinus alfa to jest B na C. I zauważ, u nas wiemy, że sinus alfa w naszym trójkącie będzie angażował dwójeczkę, no i nasz znak zapytania. No to na początek warto by było sobie poznać ten znak zapytania. No i mamy tak, 2 do kwadratu plus 6 do kwadratu to będzie nasz znak zapytania do kwadratu. 2 do kwadratu, czwóreczka, 6 do kwadratu, 36 to jest znak zapytania do kwadratu, czyli 4 znak zapytania do kwadratu. To się równa 40, więc nasz znak zapytania to się równa pierwiastek z 40, czyli to będzie tak naprawdę pod pierwiastkiem 4 razy 10, czyli 2 pierwiastki z dyszki. Czyli nasz sinus alfa, no to będzie przyprostokątna naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. Tutaj usuwamy sobie dwójeczki, będzie 1, więc mamy 1 na pierwiastek z 10 i co robimy? Mnożymy pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10, więc będzie pierwiastek z dyszki na 10. I sprawdzamy, czy taka odpowiedź jest tutaj u nas. Oczywiście pierwiastek z 10 na 10 w zadaniu 12 to jest odpowiedź D. Jest to odpowiedź poprawna. Mam nadzieję, że u Ciebie taka sama odpowiedź wyszła. Jeśli nie, no to tak naprawdę musisz opanować, czym jest sinus, cosinus, tangens, kotangens i musisz zapamiętać wzór Pitagorasa. Wielkie dzięki za Twoją uwagę. Jeśli chcesz, abym pomógł przygotować się Tobie do matury, no to zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwoneczek. Wtedy będziesz na bieżąco z materiałami, które publikuję i dzięki którym maturzyści zwiększają swoją wiedzę z matmy. Wielkie dzięki. Cześć.